Już nie wiadomo, kto tu kogo zabija. Jan Jakubkowski, powrócił pan do Wrocławia. Jakie to uczucie, jakie to wrażenie powracać do tego miasta? Wie pan, jeszcze nie wiem. Jestem w emocjach związanych z filmem, więc miasto poszło na drugi plan. Powiem tylko, że odkrycie, że na miejscu starego dworca autobusowego jest dzisiaj nowoczesny hotel i że mieszkając w nim, w jakimś sensie mieszkam na stanowisku numer 7, z którego odjeżdżałem autobusem do Popieraw, no to odkrycie jest dziwne. Poprosiłem pokój z widokiem na dworzec główny, bo to drugie miejsce, z którego stąd odjeżdżałem. Ja głównie odjeżdżałem z Wrocławia i wracałem. Odjeżdżałem i wracałem. Do Popieraw i wracałem. Do telewizji, do Warszawy, żeby załatwiać sprawy i wracałem. No tak, z dworca, który dzisiaj jest hotelem, z dworca głównego, który hotelem nie jest. No, takie refleksje mam związane z Wrocławiem, ale chodzi mi po głowie zadziwiająco mocno Wzgórze Partyzantów. Taką mam silną potrzebę, żeby tam sobie pójść i pospacerować. Ja kiedyś tam chadzałem jako chłopiec i pamiętam, że był taki rok, który to mógł być rok, 60. któryś, 4. może 5., kiedy oczyszczano fosę. I zadziwiająco dużo wydobyto z tej fosy takich militarnych rzeczy powojennych. Tam były góry pocisków, broń najrozmaitsza, hełmy, niektóre podziurawione jak rzeszoto pociskami. I pamiętam zapach tego szlamu taki szczególny. I dziś jakoś ten obraz mi się bardzo silnie pojawił pod, że tak powiem, skroniami. I nie umiem sobie z nim poradzić. No takie mam z Wrocławiem dzisiaj. Wraca historię. Pan też do Popieraw i powrócił pan filmowo między innymi do Popieraw w Ułaskawieniu. No tak, to reżyser to jest taki zawód, że się jest w drodze, że się zwykle dokądś wyjeżdża i skądś wraca. Więc to właściwie jest stan, który znam bardzo dobrze. Jakkolwiek teraz, no, jako dojrzały mężczyzna, bardziej chciałbym być na miejscu, chciałbym gdzieś spędzić dłuższy czas i tym gdzieś są Popierawy oczywiście. Ale jest pan, reżyser jest też chyba w pewnym sensie przemytnikiem, to znaczy próbuje przeszmuglować pewne idee, pewne pomysły do filmów, do kina, może do ludzkich umysłów albo do ludzkich serc. Reżyser bywa przemytnikiem naprawdę, nie tylko metaforycznie. W latach Solidarności, tuż po niej, kręciliśmy w podziemiu kościelnym, tu we Wrocławiu, filmy pod czułym okiem księdza doktora Jerzego Rasiaka. Nasz ośrodek nazywał się Widial. Kardynał Gulbinowicz bardzo nas lubił i wspierał. I pamiętam, że filmy, które powstawały w tym podziemiu, to były filmy o świętych, filmy o Solidarności, rozmaite. Potem przemycaliśmy, na przykład z Jarkiem Żamojdą, moim kolegą z roku, do Paryża. I tam one trafiały na przykład do Mirosława Chojeckiego. Tam kiedyś jechaliśmy do niego, gubiąc rozmaite po drodze pogonie, przesiadając się z auta do auta, no jak w filmie sensacyjnym, zabawne dość. No tak, także reżyser bywa czasem przewodnikiem w życiu prywatnym, ale ja chyba wolę ten przemyt na poziomie metaforycznym, jakkolwiek emocji w nim mniej. Wracając do tego bycia przemytnikiem, czy to jest temat na film, czy zrobi pan kiedyś tą autobiograficzną historię o tym, jak się przemycało i robiło te filmy? Nie, wie pan, niektóre epizody w życiu są dla niego właśnie, dla życia. I niech one sobie tam schowane tkwią, wydobywane na powierzchnię nie za często. No jaskinie są od tego, żeby je trzymać tylko w pamięci takiej, nie do dzielenia się nimi, chociaż zrobiłem taki krótki film w cyklu Solidarność, taką 10-minutową rzecz o jaskiniach. No właśnie i czasy tej dzielności podziemnej, nie potrzebuję karty kombatanckiej, ten, że tak powiem, nurt martyrologiczny nie jest takim, w którym bym jakoś aktywnie uczestniczył. Ja to trzymam we wspomnieniach dla siebie i dla bliskich. Ale powrócił pan do historii o swoich dziadkach, do historii o bohaterstwie. No tak, tym się chciałem podzielić. Była w tym jakaś przemożność. Tym się chciałem podzielić, się podzieliłem, tylko żeby móc tej możliwości dostąpić.
No, musiałem poczekać, musiało minąć parę lat, przez które szukałem właściwych słów. No, mówiąc metaforycznie, właściwych słów, właściwych liter, właściwych zdań. Właściwych obrazów chyba też. No tak, oczywiście, ale to ciągle słowa. W tej rozmowie z widzem to są ciągle słowa. Każda substancja filmowa to jest w zastępstwie litery, w zastępstwie słowa, w zastępstwie zdania. No tak. I jak mówię, to trzeba było cierpliwie czekać na ten moment, kiedy organizm cały powie, dobra, możesz próbować. Ze strachem, w defensywie, nie jakoś zuchwale, raczej z pokorą możesz próbować, no bo to jest materia ta, która, ta, w której jest film Ułaskawienie, no szczególna, taka bardzo, bardzo wrażliwa, bardzo delikatna. Bardzo delikatna właśnie. To jak znaleźć te właściwe słowa? Wie pan, szukać, długo szukać. Szukać i próbować, no, wypowiedzieć jedno słowo, może zarezonuje, drugie może zarezonuje, a jeśli nie, to trzecie. No, trzeba być cierpliwym. Trzeba być cierpliwym, a to jest cecha związana z wiekiem. Ja dopiero powoli zaczynam stabilizować się ciągle za dynamicznie jak na wiek, ciągle za zuchwały jak na wiek, ciągle za ciekawski jak na wiek, ale zaczynam się stabilizować i ta substancja, która jest potrzebna, czyli cierpliwość, ona gdzieś zaczyna być powolutku częścią mojego życia. W tej substancji też ten film jest umocowany. Czy nie jest tak, że nazywając zawsze coś tracimy? No, z pewnością tak, z pewnością tak. Tak jest, no, ale... Życie to nieustanna suma deficytów, naddatków i paradoksalnie to, co wydaje się być jakimś wynagrodzeniem ponadnormatywnym, za chwilę lokuje się w obszarze niespełnień, deficytów. To jest taki żywy strumień i dobrze jest trzymać się czegoś stałego, takiego pewnego, ziemi, na przykład kawałka popielaw albo jakiegoś człowieka, który się sprawdził. No tak, ale nie dziwić się, namawiam, nie dziwić się tym, że tak migotliwe jest życie i że coś, co nazwane, już przestaje być tajemnicą i przestaje być interesujące. Ale może właśnie z takiej potrzeby nieuświadomionej to robię, żeby ponazywać takie swoje deficyty życiowe i żeby one przepadły. I żeby mieć święty spokój. Może to jest paradoksalnie przywoływanie spokoju. Może to jest boksowanie się z życiem, z problemami, z ludźmi. No tak, ale to jest część tej roboty, którą sobie wybrałem lub myślę, że lepiej powiedzieć, która sobie mnie wybrała. Nie da się ominąć tych takich czysto ludzkich spotkań, sporów, różnic zdań, boksowania się, jak pan mówi, doznawania rozczarowań, porażek, klęsk, ale też zwycięstw drobnych czy większych. Zwycięstw drobnych, tak jak walka właśnie tych bohaterów, pańskich dziadków o to, żeby postąpić właśnie zgodnie ze własnym sumieniem, żeby udało im się to drobne, małe bohaterstwo. Jak to małe bohaterstwo jest dla pana ważne, tych bohaterów? Wie pan, ale to musiałbym się zgodzić, że to jest drobne bohaterstwo, a to jest bohaterstwo ponad inne bohaterstwa. To jest szalona odwaga, to czego dokonali moje dziadki. Małe, wielkie bohaterstwo. Ono nie jest małe, wielkie, ono jest wielkie, największe. Mój dziadek poszedł na ochotnika jako 26-letni chłopak, jako 20-letni chłopak, do pierwszego pułku szwalerzerów Józefa Piłsudskiego. Powiadam, na ochotnika, poszedł na wojnę, zgłosił się do elitarnego pułku i brał udział w słynnej szarży pod Arcelinem. To była taka szarża, w której 300 szwalerzerów puściło się naprzeciwko 2,5 tysiącom bolszewików. I oni wygrali w tej szarży arcelińskiej. To był epizod, który zmienił, odwrócił losy Bitwy Warszawskiej. No więc to nie była mała odwaga, to była największa z wielkich odwag, bo to był samobójcza szarża. Powtarzam, jednym z 300 był mój dziadek Jakub Szewczyk, kapral Jakub Szewczyk. A potem był szefem rejonu AK, a jak wybuchła wojna 1 września, razem z synem pojechali bronić Warszawy, bo tak się wtedy myślało o ojczyźnie.
tak się myślało o kraju, o Polsce. Więc żadna mała odwaga, to jest największa z największych odwag. A później, och wie pan, tych epizodów było jeszcze tyle, że nie sposób o nich powiedzieć, a czym była odwaga mojej babci, odwaga znoszenia tego, że jeden syn ledwo żywy, ciężko ranny, wujowacek właśnie, leży w stodole, w Popielawach się ukrywa. Córcia, czyli moja mama, wywieziona do Lubochni, do rodziny. Druga córka właśnie zmarła w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim, ponieważ też uczestnicząca w Związku Walki Zbrojnej, ciocia Stasia, ponieważ zrobiono im tam fikcyjną operację. Lekarz, który był w AK, zrobił taką operację i ona zmarła, biedaczka. A no, wie pan, to całe towarzystwo trzeba było wykarmić. Trzeba było przechodzić przez granicę Rzeszy z gubernią, w Rokicinach była ta granica, każdego dnia iść na szaber i zarabiać jakieś grosze, żeby wysyłać paczki do Auschwitz, do dziadka, żeby karmić rannego syna, żeby zanosić jedzenie córce ukrytej w innej miejscowości. Nie zgadzam się na pański pomysł, że to była mała odwaga. To był heroizm najwyższej miary. Właśnie, aż się by chciało napisać książkę o tym, albo zrobić może serial, pokazać te wszystkie dzieje tych wszystkich bohaterów. Niech ktoś zrobi. Ja już tę potrzebę, która była, jak powiedzieć, związana z powstaniem tego filmu, spełniłem. To była potrzeba zadośćuczynienia dziadkom za no, te straszne upokarzenia, których doświadczyli. To była próba spełnienia ich marzeń nigdy niespełnionych. No tak, więc to się wyczerpało. Teraz wracam do jaśniejszych spraw. Zobaczymy do jakich, na pewno do jaśniejszych. Czy zrobił pan ten film bardziej dla siebie, dla swoich dziadków, czy dla widzów? Porusza pan problem, który ja już parę razy, czy na paręnaście, a może parę dziesiąt komentowałem, że ja nie podejmuję nawet próby wyobrażania sobie moich widzów, bo to jest kalekie i to jest aroganckie, bo nie mam wyobraźni aż tak fantastycznej, żeby wyobrazić sobie każdego widza z osobna i potrzeby, które nim kierują, jego wrażliwość, jego inteligencję, jego wyobraźnię. Więc żeby się nie pomylić i żeby nie być gamoniem aroganckim, to na wszelki wypadek robię te filmy wyobrażając sobie siebie jako widza kinowego. I z taką myślą, że jeśli siebie ukontentuję, siebie nagrodzę, czy siebie zadowolę moim filmem, to mam prawo wierzyć, że nie tak całkiem ode mnie inni moi widzowie też poczują się współwłaścicielami tego komunikatu ekranowego, że uda się z nimi podzielić tym filmem. Czy jest pan wymagającym widzem w takim razie względem siebie? No, podzielę jego, go poznacie. Jestem bardzo wymagającym widzem, nie rozpieszczam moich widzów, czyli głównie siebie. Mnie jest bardzo trudno zadowolić. No tak. Przy okazji oczywiście jestem wymagający też dla tych, którzy współtworzą ze mną filmy, ale oni jakoś przystają na to moje marudzenie, na to moje wtykanie paluchów do wszystkich spraw. Jakoś to szanują. Znaczy nie ma pan wrażenia, że już wiele osób nie wie, czym, albo nie ma pojęcia, czym jest bohaterstwo, czym jest patriotyzm, jak się pan na to zapatruje? No wie pan, dobrze, niech ta wiedza będzie coraz bardziej upośledzona i niech będzie niepraktyczna, niech będzie niepotrzebna. Po co nam to? Czesi coraz mniej o tym wiedzą, dobrze im się żyje. No po co nam to? Więc może ma pan rację, może rzeczywiście życie, wygoda jego wytrąca z rąk takie poczucie, czym jest bohaterstwo, czy wytrąca z rąk, mówiąc skrótem myślowym. Ale może trzeba się oduczyć tego, czym ono jest. Może trzeba nauczyć się takie współodczuwania, takiego współbycia z innymi mieszkańcami tego padołu. Może trzeba umieć kogoś bardziej przytulić, niż uczyć się, jak rzucić się pod pociąg. No, nie wiem. Moim zdaniem to kompletnie niepraktyczna i obciążająca wiedza, ale przez to, że okoliczności
i on cały czas jak gdyby odbudowują, potrzeby ją odbudowują. Więc ja sobie marzę o świecie, w którym nie trzeba będzie bohaterów, że wystarczy takie normalne bycie. Pański film jest piękną opowieścią właśnie o lekcji empatii, o lekcji zrozumienia drugiego człowieka, obcego, innego. To jest, pod tym względem to przepiękna historia. No, dziękuję bardzo. No, tak sobie wyobrażam to już przestarzałe i mocno trącące myszką ulokowanie reżysera jako inżyniera dusz, czyli kogoś, kto od czasu do czasu dotknie czegoś palcem i powie, zobacz, widzisz, jakie ważne, a może na to byś popatrzył, a może byś na przykład otworzył usta do swojego sąsiada, a może byś przyniósł mu zakupy ze sklepu, no, tak żeby gadać, no, żeby rozmawiać ze sobą, a nie przystawać na taki dychotomiczny podział i z gruntu nieprawdziwy na nas i ich, że z jednej strony my, z drugiej oni, niczego po środku nie ma, jest jakaś straszna granica. No, w takim momencie znaleźliśmy się my, Polacy. To jest okropny moment, ja się z tym bardzo, bardzo źle czuję. Więc na tym poziomie, na którym mogę jakąś myśl z siebie posłać w świat, w powietrze, to ją wysyłam, rozmawiajmy. Ta myśl brzmi, rozmawiajmy. Tak jest, ja wcześniej trochę prowokacyjnie i w cudzysłowie mówiłem o tym moim bohaterstwie, w sensie ratowanie trumny. To nie jest ratowanie świata, tylko ten jeden syn, który robi różnicę, ta jedna trumna, która robi różnicę. To jest też przepiękne w tym małym właśnie i dlatego wielkim bohaterstwie. Ale ja bardzo lubię tę formułę i odnoszę ją bardzo chętnie na przykład do filmów i dedykuję moim studentom takie, jak powiedzieć, takie zapały, żeby robić małe, wielkie rzeczy. Małe, wielkie rzeczy. Takie małe, wielkie filmy, więc ja, ten skrót myślowy bardzo mi trafia do przekonania, ale tu mówimy o konkretnych ludziach, których doświadczenia znam, więc chętnie się nimi dzielę. No właśnie, ale czy wierzy pan, że kino może być wstępem do terapii, do autoterapii dla pana i dla widzów? Wie pan, ja temu filmowi ani żadnemu innemu nie dedykowałem takiego zadania, bo to jest rachuba, że kino tak odpowie, a jak się niesie rachubę do ekranu, to się donosi rachubę do ekranu. Lepiej wywołać w sobie takie emocje, które są prawdziwe, które są szczere i się nimi podzielić. A co przyjdzie od kina, no to na co zasłużymy. Ale powtarzam, nie można, ja w takim razie takiej praktyki pilnuję, nie można wprost dedykować filmowi jakichś zadań, do których on ze swojej natury nie jest przeznaczony. Tak, i chyba też kino nie może być zbyt oczywiste, zbyt publicystyczne, w tym sensie zbyt przejrzyste politycznie. No ja nie wiem, ja się na tym zupełnie nie znam, jestem po drugiej stronie. To już filmoznawcy i ludzie opisujący filmy wiedzą, jakie kino być powinno. Ja raczej zawierzam intuicji w tej sprawie, zawierzam takiej potrzebie serca. No tak, potrzebie serca po prostu, jakkolwiek to brzmi, takiemu pukaniu od środka spod żeber. Jak coś tam chce się przebić do filmu, to się przebije i zwykle, jeśli się przebija, to znaczy, że jest ważne. Bardzo dziękuję za płynący prosto z serca film Ułaskawienie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam na film Ułaskawienie. Oficer powinien odejść w oficerkach. Oficer powinien żyć, kończyć studia, wychowywać dziecko. To powinien robić oficer.